W Polsce każdego roku powstaje od 6 do 8 tysięcy sklepów internetowych. Aż 80% z tych sklepów upada w ciągu pierwszych 2-3 lat. Zważywszy na to, że łącznie w sposób ciągły w Polsce działa około 23 tysięcy sklepów, jest to bardzo duży odsetek firm, które nie radzą sobie na rynku po tym, kiedy uruchomiły taki startup jak sklep internetowy. Są to głównie przedsiębiorstwa małe i średnie. Często pracują tam ludzie bez takiego dużego doświadczenia e-commerce'owego. Przyczyną takiego stanu rzeczy bardzo często jest błędne planowanie wydatków reklamowych. Podczas budowania budżetu tego przedsięwzięcia za bardzo skupiamy się na tym, żeby zbierać dużo nowych użytkowników, którzy nas odwiedzą, ale zapominamy o tym, żeby zadbać o tych, których udało już nam się pozyskać. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie retargetingu personalizowanego, który bazuje na sztucznej inteligencji. Tutaj algorytmy deep learningowe wykazują o 50% większą efektywność niż standardowe działania reklamowe sterowane ręcznie. Eliminujemy błąd ludzki i na podstawie takiej ogólnej próby wszystkich użytkowników w sklepie budujemy scenariusze, w których jesteśmy w stanie dobrać indywidualnie przekaz do preferencji każdego użytkownika, tak że on na reklamie widzi komunikat, który odpowiada jego preferencjom, w związku z czym identyfikuje się z tym przekazem i łatwiej jest mu go zaakceptować, chętnie wraca do sklepu i zostaje z nim na dłużej.